Już w najbliższą niedzielę na drogach powiatu kościerskiego pojawią się setki rowerzystów, którzy wezmą udział w 20. edycji wyścigu Kaszeb Runda. 20. edycja ruszy od godziny 6 rano i na trasie pomiędzy Chojnicami, Bytowem a Kościerzyną będzie można spotkać wzmożony ruch kolarski. Prosimy wszystkich kierowców, żeby się zapoznali z trasą przejazdu Kaszeb Runda i jeśli to możliwe, w tym dniu przełożyli wyjazd samochodowy albo wsiedli na rower i jechali w Kaszeb Runda. Impreza odbywa się w ruchu otwartym i w nierwalicznych miejscach będą prowadzone tak zwane śluzy, czyli auta będą chwilę przytrzymywane, puszczane, także nie będzie żadnych dróg zamkniętych. W tym roku mamy 4 dystanse, najkrótszy to tytuł matury, średnia tasa to magister 70 km i doktor 125, najdłuższa dystans profesorski 215. Tegoroczna meta wyścigu będzie znajdować się przy hotelu Leśny Dworek w Kornym.